Nazywam się Danuta Kisielewska, mam prawie 76 lat i w zasadzie całe życie zawodowe związane moje jest z fizyką na Akademii Górniczo-Hutniczej. Teraz, no właśnie, moje przedstawienie w sensie tła, czyli rodziny, to mam jednego syna, przesympatyczną synową, ale już wnuków mam dużo, bo trójkę. A co może być ciekawe, bo mam dwójkę prawnuków. Jeden ma 3 tygodnie, a drugi ma 2 lata. I to jest moja największa radość, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne. Teraz, skąd ja się tu wzięłam? Na ogół to bywają związki z akademią, jacyś przodkowie. Niestety nie mam żadnych związków z AGH, nie wiem czy niestety, ale w każdym razie nie. Skończyłam fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i to w zasadzie też troszeczkę z przypadku fizykę. Nie wiem, czy ja się mogę tak rozgadywać, ale jak już o mnie ma być, to mogę powiedzieć. Mianowicie to były lata 60., jak ja szłam na studia i to zupełnie była inna sytuacja niż obecnie. Po prostu trzeba na określone studia można się było dostać przy majętności rodziców albo jakieś. Ja na przykład bardzo chciałam pójść na medycynę, ale to było poza zasięgiem finansów moich rodziców. No takie były czasy. No i w związku, a ponieważ byłam dość zdolna, wobec tego mogłam iść na byle co. No i okazało się, że bardzo łatwo się jest dostać na Uniwersytet Jagielloński na fizykę, a moi rodzice, którzy byli humaniści, mama była filolożka klasyczna, a tato ekonomista, powiedzieli, no niech się pojawi w domu ktoś, kto będzie umiał naprawić bezpieczniki. Takie były początki i takie było tło, żebym ja poszła na tę fizykę. No i oczywiście się dostałam bez problemów, studia skończyłam. No i tak się zaczęło. Ponieważ dość dobrze mi to wszystko poszło, akurat na AGH potrzebowali fizyków do katedry fizyki. Wobec tego zaraz po złożeniu podania się tam dostałam. I to już może dość tej historii mojej. No i co dalej? Dlaczego ja? Przyjęłam z aprobatą możliwość takiego wywiadu. Otóż ja się czuję, no powiedzmy, naukowym dzieckiem wielkiego człowieka, profesora Mięsowicza. O profesorze Mięsowiczu to ja nie muszę opowiadać, bo odbywały się jubileusze i w Akademii Górniczo-Hutniczej jest sławny, ale to, co ja bym chciała powiedzieć, to jego rolę w rozwoju gałęzi fizyki na AGH, która na początku wydawało się, że w ogóle nie pasuje. AGH jest uczelnią techniczną, przynajmniej tak była postrzegana. Teraz jest uniwersytet, ale też właściwie nauki podstawowe są raczej na tych dolnych szczeblach ważności, tak, takie jest moje zdanie. A profesor Mięsowicz postanowił wprowadzić nauki podstawowe w AGH. I moim zdaniem to jest jego jedna z takich bardzo istotnych inicjatyw, sądząc po tym, jak się to dalej rozwija. Mało tego, fizyka jest nauka podstawowa, tak, ale to, do czego zastartował profesor, oprócz innych akcji fizycznych, takich bardziej technicznych,
To było fizyka cząstek elementarnych, eksperymentalna fizyka cząstek elementarnych, czyli mało, że nauka podstawowa fizyka, ale jeszcze taka dyscyplina, która no na moje oko to nie bardzo pasowała do AGH. Tak to było wtedy. Ale profesor tak chciał i tak się stało. Jak się okazało, no, był strzał w dziesiątkę, jak w przypadku bardzo wielu innych akcji profesora. I ja muszę powiedzieć, mogę teraz trochę swobodniej, mianowicie moją historię, jak profesor na początku mnie chciał z pracy wyrzucić. Mianowicie było tak, że to były lata 60. Ja drugi rok pracowałam chyba tutaj w AGH. No i fizyka cząstek elementarnych była rozwijana. To nie był jeszcze Instytut Fizyki Jądrowej w Bronowicach, tylko Instytut Badań Jądrowych, oddział któryś Instytutu Badań Jądrowych. No i tam była fizyka rozwijana. A profesor sobie wymyślił, że trzeba by to zrobić także na wydziale, to nie były jeszcze fizyki, ale w Instytucie Fizyki AGH. No i a ponieważ został dyrektorem Instytutu Techniki Jądrowej AGH, no to rozumiecie, że się otworzyły tak zwane etaty. No i wobec tego zaczął tam przyjmować ludzi, którzy byli zainteresowani właśnie fizyką cząstek elementarnych. No i tak się złożyło, że była jedna grupa w Instytucie w Bronowicach, druga grupa powstawała w AGH. No i była pewna niesymetria, mianowicie ludzie z Bronowic nie mieli dydaktyki, wobec tego nie to, żebym miała coś przeciwko dydaktyce, ale mieli więcej czasu na pracę naukową, a myśmy mieli jednak sporo tej dydaktyki. Profesor, poza tym formalnie to w tych czasach no, łatwiejsze były procedury przy wyjazdach zagranicznych. To teraz w ogóle nie jest żadnym problemem, natomiast no wtedy wyjazdy do pracy w CERN-ie czy w DESY w Hamburgu to były problemem, w sensie tu załatwić paszport, tam zgodę, jakieś sprawozdanie. I tam to było prostsze. W związku z tym my przyjęci na etaty do AGH przez profesora Mięsowicza czuliśmy się trochę pokrzywdzeniem. Ponieważ ja byłam co prawda najmłodsza, ale może nieładnie powiem pyskata, to kiedyś przy okazji spotkania profesora z grupą powiedziałam: panie profesorze, czy docelowo pan profesor by nas może jednak przyjął do EFJ-u, dlatego że my tu mamy trochę gorzej, a po co ta fizyka na AGH. Wtedy profesor wyciągnął taką białą kartkę, mówi tak: nie podoba się pani? Proszę napisać prośbę o zwolnienie. No nie napisałam prośbę o zwolnienie, ale profesor się na mnie nie obraził. Nawiasem mówiąc, potem ja zostałam szefową tej grupy, profesor był moim recenzentem i doktoratu, i habilitacji, i w ogóle no, uznał mnie za swoje dziecko, więc to taka personalna historia, jeżeli chodzi o profesora Mięsowicza. Ale to, co chciałam podkreślić, to był to piękny pomysł z tą fizyką cząstek elementarnych na AGH. Muszę powiedzieć, że my teraz mamy wielką katedrę, właściwie chyba, no nie, liczną w każdym razie bardzo, katedrę oddziaływań fizyki cząstek i ich detekcji. Katedra oddziaływań i detekcji cząstek. Ja nią kierowałam do 14 roku chyba. Mamy szerokie kontakty zagraniczne i naprawdę duże, duże sukcesy i jesteśmy liczącą się grupą w świecie. I tak sobie pomyślałam, że profesor miał nieprawdopodobne wyczucie,
co do ważności tematu, kierunku i takich różnych inicjatyw. To zresztą było sławne, że profesor wiedział, w co należy inwestować. W drobniejszych sprawach, to znaczy takich, jaką tematyką już w ramach danej dyscypliny się zajmować, to też wiedział, co będzie atrakcyjne i kiedy temat umrze i trzeba skończyć z tą działalnością. Także tak powstała fizyka cząstek elementarnych na AGH i w tej chwili ma się bardzo dobrze. Profesora Mięsowicza tośmy bardzo uhonorowali, bo w 1997 roku było stulecie urodzin i to była ogromna uroczystość. Poza tym za mojej kadencji dziekańskiej nazwaliśmy sąsiedni pawilon imieniem profesora Mięsowicza i też był bardzo wielki jubel, także my się czujemy bardzo, bardzo zobowiązani. No i teraz, co jest takiego charakterystycznego, co nam zostaje w pamięci po profesorze Mięsowiczu? Otóż jak myśmy, jak w pierwszych latach po tych działaniach, to właśnie były lata 60. Profesor, myśmy byli w C2, mieliśmy siedzibę, to była część przeznaczona dla pracowników Wiewiotu, część właśnie ci nowi, którzy pracowali tam, to profesor wymyślił takie sobotnie spotkania. On twierdził, że on się chce douczyć najnowszej fizyki, wobec tego on będzie pytał, a bardzo chętnie takie jakieś krótkie referaty. Odbywało się to w sobotę, żeby nie było, że w dzień pracy. No i to były tak zwane herbatki u starek. Tam na początku to byli tacy ważniejsi zapraszani. To byli i z AGH, znaczy i z naszej grupy, i z tej IEWJ-owej, i z uniwersytetu. No, fizycy, którzy zajmowali się od strony teoretycznej i doświadczalnej fizyką cząstek. No i to było takie na początku, co się dzieje w fizyce, takie jak to stary, przepraszam, że ja będę mówić o Mięsowiczu stary, ale tak go nazywali, jak to stary mówił, douczanie dla niego. I tam się pojawiali znakomici ludzie, a to było takie zupełnie nieformalne. Nigdy nie było wiadomo, na jaki temat będzie referat czy jakaś dyskusja. Po prostu najpierw niektórzy byli zapraszani, potem już taki tłum, jak się pojawiał w gabinecie profesora i ludzie siedzieli na oknach. Bardzo, bardzo fajne to było i takie bardzo nieformalne. I proszę sobie wyobrazić, że te herbatki u starego, bo była jeszcze pani Wędzicka, która przynosiła dla wszystkich herbatę i wtedy się zaczynała rozmowa. Oczywiście herbata pierwsza była podawana profesorowi, a potem ta reszta bardziej znaczna herbatkę dostawała. Raz się zdarzyło chyba, że pani Wędzicka przyniosła herbatę i nie podała pierwszemu profesorowi, tylko takiej fizyczce z CERN-u, ja już nawet nie pamiętam nazwiska tej pani profesor, ale potem się tłumaczyła, że ona myślała, że to Maria Curie-Skłodowska. Więc tylko wtedy raz profesor niestety nie dostał pierwszy herbatki. No i piliśmy sobie tę herbatkę i mówię, takie były nieformalne opowieści o najnowszych odkryciach, czy to z teorii, czy z doświadczenia w fizyce cząstek. Dlaczego ja o tym mówię? To były, lata, początki lat 60. i proszę sobie wyobrazić, że to seminarium przetrwało jako środowiskowe seminarium. Ja tu nawet zostawiłam specjalnie ogłoszenia, bo to teraz już jest formalnie, już jest temat, już jest mówca. To się teraz nazywa Białasówka. Dlaczego? Dlatego, że profesor Białas,
prezes Polskiej Akademii Umiejętności, był pierwszym inicjatorem różnych tematów, to znaczy on podsuwał, a może by ten coś powiedział, a może tamten. No potem już profesor Mięsowicz umarł, a myśmy dalej to wszystko ciągnęli i mówię, ciągniemy, no to już jest pod ile to, jak to było w 60-tych latach, może nawet Zdziebko wcześniej, no to to już będzie, trwa takie środowiskowe seminarium rzędu 40, no 60 lat. Się świetnie rozwija. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, jak się ich zaprosi, jakiś ciekawy referat. Przychodzą ludzie i z kampusu Uniwersytetu, i z Bronowic. To się odbywa zawsze tutaj. Bardzo podobnej scenerii, to znaczy jest taka długa sala, wzdłuż są stoły. To ja już się tym zajmuję, żeby była herbatka, a czasami nawet ciasteczka, żeby było wszystko tak jak za starego. No i właśnie odbywa się takie seminarium i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o meritum, to znaczy to są naprawdę no świetny przegląd tego, co się dzieje. Co się dzieje w fizyce. Uważam, że to jest wielki zaszczyt, jak my tam kogoś zaprosimy. To teraz organizujemy z profesorem Wojtkiem Broniowskim z Bronowic. No i wszystko się odbywa w takiej scenarii jak za starego. I mam nadzieję, że będziemy to dalej ciągnąć, bo profesor Białas dalej nam podpowiada, co my tam mamy wyciągnąć. No, to są te tak zwane trwały ślad po Mięsowiczu, to są tak zwane Białasów. No i muszę powiedzieć, że teraz ta tematyka, którą zainicjował profesor Nagiela, się tak rozrosła, że my jesteśmy pełnoprawnym członkiem eksperymentów takich jak eksperyment Atlas w CERN-ie, eksperyment Zeus w DESY. Nie wiem, czy ja mogę mówić skrótami DESY, to ludzie na ogół wiedzą, to jest Deutsches Elektronensynchrotron i tam jest duży ośrodek fizyki, był duży ośrodek fizyki cząstek, no CERN, to wiadomo, to wszyscy wiedzą i muszę powiedzieć, że zarówno młodzi mają no teraz szansę wyjeżdżać, pracować, uczyć się od samego początku właśnie tej fizyki cząstek. I ta grupa no świetnie kwitnie w tej chwili. Ja już z tym tylko taki jestem patron. Starsza pani, która dogląda, ale już to wszystko prowadzą moi następcy. Jest dużo studentów i to takie jest mocne zainteresowanie tym. No i tak się złożyło, że na AGH się pojawiły cząstki elementarne. Tylko dzięki profesorowi Mięsowiczowi. Czy ja jeszcze coś o starym chciałam powiedzieć? Jak sobie przypomnę, to dodam. A jeszcze tylko odnośnie, a teraz o sobie. No więc byłam dziekanem przez 6 lat. I tu nie będę mówić o fizyce i co kultywowałam, jaką politykę prowadziłam. Natomiast powiem o moim dużym osiągnięciu, mianowicie od 93 roku, to już jest ponad 25 lat, co roku odbywa się bal dziekański. Ten bal dziekański to ja wymyśliłam, wprowadziłam i to jest rzeczywiście w skali AGH wydarzenie, dlatego że teraz już przychodzą dziekani innych wydziałów, bo u nas jest dobra zabawa, bo u nas to jest zawsze w karnawale. To były tak zwane, są bale dziekańskie, nie opuściłam jeszcze żadnego i muszę powiedzieć, że to była taka inicjatywa, która się pojawiła, ale ja jestem zabawowa kobieta, w związku z czym wymyśliłam bal dziekański. A na balu dziekańskim to się czasami odbywają różne okolicznościowe eventy. Mianowicie jak mój następca
na dziekaństwie profesor Kazimierz Jeleń, kończył 60 lat, to Baldzikański był związany z tym 60-leciem. Profesor Jeleń dostał taką wielką kobiałę, kopę jaj, no bo to kopa 60-lecie, to kopę jaj dostał w tym koszyku. No i było dużo zabawy, każde jajo było podpisane przez któregoś z pracowników. Także tak bawiliśmy się, a bale były różne, był nawet jeden przebierany. Także i ma to sławę, to możecie Państwo się zorientować, że ludzie sobie, nawet rektorzy, za przyjemność uważają, jak są do fizyków na bal dziekański zaproszeni. To, no właśnie, no to ja swoje zasługi tylko takie eksponuję, żeby coś rozruszać. Towarzystwo, katedra jest bardzo zżyta, ludzie młodzi, starzy, świętujemy każdy stopień, chodzimy raz na kwartał do jakiejś sympatycznej knajpy, żeby pogadać, żeby zaprosić jeszcze emerytów, którzy już no, rzadko się tutaj objawiają. Także, no i oczywiście świętujemy wszystkie sukcesy typu habilitacje, profesury. Lat 60 profesor panował tutaj i w Instytucie w Bronowicach, i w AGH. Działalność głównie, no oczywiście naukowa, ale i organizacyjna, to znaczy dbanie o ludzi, o przyjmowanie odpowiednich ludzi, nawet sejmowa tam działalność się u profesora pojawiła, to niektórzy mu mieli za złe, ale on powiedział, że on wszystko robi dla nauki, więc został rozgrzeszony. No i oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że profesor Mięsowicz to tylko fizyka cząstek. No on swoją wielką sławę zaczął od odkrycia ciekłych kryształów, to jest w zasadzie fizyka ciała stałego. Wobec tego to nie jest tak, że tylko ta nasza fizyka, no siłą rzeczy my tutaj świętujemy właśnie to, że się zajął fizyką cząstek. Natomiast profesor Mięsowicz no, w ciągu swojej kariery jednak wiele tematyk, mało były również tematyki takie typu geofizycznego, odwierty, badanie promieniotwórczości w ziemi, także ja przepraszam, że ja mówię tylko o takim fragmencie, ale to jest nasze życie, w związku z czym dlatego o tym mówiłam, natomiast nawet się nie przygotowałam, żeby tak wymienić wszystkie wielkie osiągnięcia profesora. Natomiast zawsze był z nami. Zawsze był z nami, nawet jak już był staruszek i przychodził na te nasze seminaria środowiskowe, na te to jeszcze były herbatki u starego, się to nazywało, to on czasami przysypiał, no, jak to człowiek, który ma ponad 80 lat. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj ktoś tam referuje jakiś temat, profesor oczka zamknięte, zbliża się koniec. Profesor zadaje takie pytanie, że po prostu głowa odpada. Najbardziej celna uwaga na temat seminarium. No taki był, po prostu był geniusz. No i mało podzielił się z nami. A co jeszcze mogę powiedzieć o Mięsowiczu? Nie wiem, bardzo był taki rodzinny w sensie swojego zespołu ludzi. I wycieczki, i jakieś spotkania. Po prostu się żyło w takiej wielkiej rodzinie. I tego trochę może
Tam tego brakuje teraz. Nie wiem, no ja to, co powiedziałam przed chwilą, staramy się kultywować to. Tu pójdziemy do restauracji razem, a tam pójdziemy na bal. Ale to było charakterystyczne, że profesor tak tych swoich uczniów wszystkich przygarniał i traktował jako rodzinę. Także to do tej chwili, jak się spotykamy, to właśnie wszystkie z różnymi fizykami z Krakowa, to zawsze są opowieści o profesorze Mięsowiczu. Wielki miłośnik Krakowa. Och, jak go namawiali do tego, żeby, ja już nie pamiętam na jakie stanowisko, żeby się przeniósł do Warszawy, że taka ważna postać. Opierał się potwornie. No i w pewnym momencie, no może ja jednak bym przyjął to stanowisko. No więc ten rozmówca się ogromnie ucieszył, że może się wyeksportuje profesora Mięsowicza do... A to było u niego w domu. Się wyeksportuje profesora Mięsowicza do Warszawy. I on tak się popatrzył, a z okien na Mikołajskiej to widać pięknie Kościół Mariacki. Mówi, tylko żebym miał takie mieszkanie, żebym ten Kościół Mariacki widział z okna. No więc oczywiście zażartował sobie z tego interlokutora, który chciał go wywieźć do Warszawy. Także miłośnik Krakowa, no mówię, no ja na przykład opowiadam, że na Mikołajskiej to się odbywały też takie tu imieniny spotkania, po prostu takie, to rzadko teraz się, nie wiem, może ja jestem stara, ale wydaje mi się, że te wszystkie takie organizowane wyjazdy zapoznawcze, to się teraz nazywają, już nie pamiętam jak, ale wszystko jedno jak firmy organizują, prawda, to nie ma nic wspólnego z normalną, rodzinną atmosferą, która była w zespole profesora Mięsowicza. Eksperymentalna fizyka cząstek, to jest bardzo droga nauka, bo to trzeba wybudować akcelerator. Miliardy kosztuje. Te cząstki trzeba zderzyć, potem zbudować detektor, który będzie patrzył na te cząstki, w sensie no, przenośnym, prawda, ale że my je będziemy rejestrować, no a potem dopiero na tym robić fizykę. Wobec tego to jest absolutnie niedostępna ta dziedzina wiedzy dla pojedynczego laboratorium, i to nie takiego AGH-owskiego czy krakowskiego chociażby, tylko no, dla wielkich państw. I dlatego eksperymenty fizyki cząstek ze względu na koszt i na ogrom tej aparatury, która musi być zbudowana, to są wielkie, wielkie współprace europejskie czy światowe nawet, które razem inwestują w budowę akceleratora, potem w budowę jednego giganta detektora, to znaczy takiego kompleksu detektorów, czy nawet kilku takich kompleksów na tym akceleratorze. No i wtedy puszcza się wiązki, one się tam zderzają i to się rejestruje, a potem cały tłum fizyków musi nad tym pracować, żeby z tego wyciągnąć to, co jest potrzebne, to znaczy fizyka, która się dzieje w tym mikroświecie. No i dobrze się to udaje. Otóż taki akcelerator właśnie, o czym mówiłam, w którym myśmy uczestniczyli, był w Deutsches Elektronensynchrotron, to znaczy w DESY. Myśmy tam uczestniczyli zarówno w budowie tego akceleratora, jak i potem detektora. Ale w ogóle to takie
wielkie współprace, wielkie. W Dezy nie była taka wielka współpraca, ale tam było no, rzędu 2000 pracowników, którzy nad tym pracowali, prawda? No jeszcze większe to są te eksperymenty cernowskie, gdzie wybudowano LHC, to znaczy wielki zderzacz protonów. No i tam też żeśmy, udało się nam wkręcić, to znaczy ja nie mówię, że się wkręciliśmy, dlatego że nas tam przyjęto bez jakichś specjalnych protekcji. Uczestniczyliśmy również w budowie akceleratora, to tutaj się muszę ukłonić na naszym wydziale inżynierom i technikom, którzy pomagali tam kryogenikę robić, czy jakieś inne elementy akceleratora. No i dzięki temu potem my, darmozjady fizycy, dostaliśmy możliwość uczestniczenia w eksperymencie i pracowania nad tymi danymi, które tam są zbierane. To są ogromne grupy i to jest specyfika eksperymentalnej fizyki cząstek. To znaczy taki eksperyment ATLAS, w którym my pracujemy, to jest, jak wychodzi publikacja, to jest 3000 autorów. No bo każdy, kto w tym uczestniczy, czy to budował detektor, czy siedział na szychtach przy naświetlaniach, czy pisał publikacje, czy robił analizę, no każdy może być autorem i tak jest przyjęte w fizyce cząstek, że to są takie publikacje bardzo wieloautorskie, no ale za to ich bardzo, bardzo dużo. No więc to w tych dwóch wielkich eksperymentach, część grupy jeszcze jest w amerykańskim eksperymencie ciężkojonowym RIG, także kwitnie ta działalność w dziedzinie fizyki cząstek, a pomalutku to tutaj się jeszcze, to już jest akcja bardziej bieżąca, tworzy się grupa teoretycznej fizyki zajmującej się fizyką cząstek i ja widzę dobrą przyszłość w tej współpracy i w tym, że no dobrze jest mieć teoretyka w sąsiednim pokoju i zapytać, czy jak ja widzę tutaj, że tu jest taki jakiś rezonans, to czy to jest warte poszukiwań, czy nie. A tak nawiasem mówiąc, to ja w ogóle nie chwalę tej działalności naszej fizyce cząstek, ale właśnie dzięki temu, że pracujemy w eksperymencie ATLAS, to jest ten na LHC wielki eksperyment, no to jesteśmy współodkrywcami bozonu Higgsa i to była największa, no może oprócz fal grawitacyjnych, hit w ostatnich 5 latach. Także, no i nasze nazwiska figurują właśnie na tej publikacji, która pierwszy raz ogłasza. No a potem już oczywiście za odkrycie Higgsa to już dostał Higgs Nobla, no bo taka procedura, że to taki 3000-osobowy zespół Nobla nie dostaje, natomiast dostał Higgs, który tego Higgsa przewidział. Także to są sukcesy i tych sukcesów jest bardzo wiele, ale to nie będę nudzić o sukcesach i takich typowych fizycznych naszych działaniach. No to jest ciężka praca, bo to jest różnego typu praca i dopiero jak piszemy te publikacje na końcu albo już widzimy wyniki analizy, wykresy, tu się zrobi jakieś odkrycie, coś bardzo ważnego, to jest bardzo fajne, natomiast na początek to jest, no już nie mówię o budowie akceleratora, detektora i utrzymywania tego w stanie ciągłej działalności, żeby to wszystko pracowało, no to potem jest żmudna praca. No, żmudna praca, pisanie programów i potem analizowanie tych wszystkich danych, a potem dopiero smaczek jest na końcu, jak coś z tego wychodzi. A jaka to jest żmudna praca, to ja muszę powiedzieć, o, to jeszcze jest śmieszna historia. Mianowicie pierwsza taka działalność to była
właśnie w Dezy, taka większa działalność. No i tam nasz zespół, wspólnie z zespołem z Bronowic, zbudowaliśmy tak zwany monitor świetlności. To jest nieduże urządzenie, ale to jest urządzenie, które, jakby to powiedzieć, pozwala przeliczyć przypadki, które zarejestrowaliśmy w detektorze, na prawdopodobieństwo wystąpienia ich w fizyce. To jest, no, nawet nie chcę mówić, określić przekrój czynny, bo to też nie będzie zrozumiałe. Nieważne. W każdym razie małe urządzenie, ale niesłychanie istotne dla eksperymentów fizyki cząstek. No i myśmy mieli pod opieką, znaczy zbudowaliśmy i mieliśmy pod opieką ten monitor świetlności. No i oczywiście, jak to zwykle, urządzenie nie zawsze działało, znaczy nie od początku działało bardzo dobrze, no straszne były schody, żeby to zaczęło funkcjonować zupełnie dobrze, a to jest jednak ogromna presja, bo jak oni uruchamiają wiązki, które się zderzają w akceleratorze, no to są straszne pieniądze, jak takie wiązki tam biegają, a jak nam nasz monitor świetności wysiądzie, no to jest rozpacz. I ja muszę powiedzieć, że no, siedziałam na tych, tak szychty się to nazywało w Niemczech, nocami, jak nie działało, to ja czasami z płaczem wychodziłam z tego, bo ambicja, szef eksperymentu mówi, a dlaczego wyście stracili 2 godziny? Muszę powiedzieć, że to był nieprawdopodobny stres. Nawiasem mówiąc, jak tu mnie chcieli wybrać na dziekana w instytucie, to powiedzieli, a ja akurat siedziałam tam na dłuższym pobycie w Hamburgu, no to zażądali, że ja muszę przyjechać i coś powiedzieć na temat mojego programu dziekańskiego, a była oczywiście konkurencja. Ja mówię, ja nie chcę być żadnym dziekanem, nigdzie nie pojadę, bo ja tutaj muszę pilnować mojej roboty w Dezie. No ale no trudno, zmusili mnie, wsiadłam w auto, przyjechałam, no i coś tam odgadałam na tym seminarium, gdzie miałam się przedstawić, a potem w auto i z powrotem do Hamburga. Akurat miałam mieć szychtę o 12 w nocy i to tak po 48 godzinach, nie? Tej jazdy w jedną i w drugą stronę. Przyjeżdżam tam o północy, rzeczywiście wiązki chodzą, a szef eksperymentu, pan profesor Klaner, znaczy, tak byłem ciekawy, czy wrócisz na ten czas, no ale udało się. Także, no potem to wszystko bardzo dobrze działało i muszę powiedzieć, że akurat to, że myśmy tę część w Hamburgu zbudowali, to nam dostarczyło ogromnej tematyki, bo to tak jest. No, w fizyce cząstek są różne tematy, na przykład jakaś tam produkcja dyfrakcyjna, czy jakieś, to jest bardzo, bardzo szeroka wiedza. I teraz tak, jeżeli my mamy takie detektory, które mierzą akurat cząstki, które lecą do przodu, to wiadomo, że to będzie zastosowane do badania dyfrakcji. Wyniki z tych, znaczy rejestracje z tych detektorów. No ponieważ myśmy robili takie detektory, to byliśmy fachowo zorientowani, co tam się może dziać, jak jeżeli by było coś nie tak jak trzeba, to była detektor robiony naszymi rękami. No wobec tego automatycznie nam wpadała taka fajna tematyka, która się bardzo liczy w fizyce cząstek i od której byliśmy specjalistami. No i podobnie teraz żeśmy sobie zrobili inną specjalność. To znaczy ja już teraz mówię i my, i zespół z Bronowic, bo to jednak jest i Uniwersytet Jagielloński też. To podobnie jest w CERN-ie teraz, że
obsiedliśmy tematykę nie zderzeń proton-proton, bo to są te standardowe zderzenia w akceleratorze, ale raz, znaczy przez jeden miesiąc w ciągu całego cyklu na ogół jest zderzenie albo ołów-ołów, czyli jądro-jądro, albo proton-ołów. I wtedy, no to jest nasza robota, to znaczy w tym ogromnym 3000-osobowym zespole, my mamy swoją specjalność, my jesteśmy working grupa, która zajmuje się jądowymi oddziaływaniami, no i w ten sposób się jakoś w tym tłumie, w tym mrowisku wyróżniamy, no bo to jednak jest, to jest taka struktura mrowiska fizyka cząstek, bo to są ogromne zespoły i to wszystko, które muszą umieć ze sobą współpracować, że niby to jest taki potworny tłum, to mówię, jak mrowisko, a jednak to wszystko funkcjonuje. Jedno z drugim gra i współpracuje i wyniki fizyczne są. Także no, jest to specyficzna nauka. No i trafiła się nam na AGH.